Witamy serdecznie w wywiadzie specjalnym na Luzie z naszym trenerem. Nadszedł czas na podsumowanie minionego sezonu i oczekiwania związane z przyszłym sezonem. I mamy nadzieję, że pomoże nam trener tutaj i przybliży, co nas czeka w następnym sezonie. Zacznijmy może jednak od Pana osoby. Jak zaczęła się Pana przygoda z piłką ręczną? Dzień dobry. Bardzo wygodna kanapa, przynajmniej na razie, przed pierwszym pytaniem. Tutaj akurat w tej sytuacji chyba tak standardowo, tam jakaś szósta klasa, jakiś turniej, tam ktoś zobaczył, że dobrze gram, trener zaproponował tam jakieś treningi, jakiś pierwszy obóz, pierwsze mecze, tak człowiek wchłonął w to wszystko i trwało to tam, w jakim miarę to wszystko się działo w Gdyni, potem przygoda z Wybrzeżem, Gdańsk w takich najfajniejszych latach 85-89, jakieś wyjazdy, jakieś tam mecze, jakieś puchary europejskie. No wszystko zostało w pamięci i jeszcze o tyle było to sympatyczne, że z najlepszymi zawodnikami wtedy polskimi, takimi nazwiskami, jeszcze tam miałem przyjemność trenować jeszcze z Bogdanem Wentą, z Danielem Waszkiewiczem, z całą tą plejadą takich najlepszych nazwisk. Nie ukrywam, to też był jakiś tam jakimś bodźcem, który spowodował, że zajęłem się potem trenerką. A gdyby nie został Pan trenerem, czym zajmowałby się Pan Andrzej Niedrzewa? Trudno, to jest jedno z trudniejszych pytań, niż nie spodziewałem się aż tak trudnego. Nie, na dzień dzisiejszy to może byłbym filantropem. W zeszłym sezonie zdecydował się Pan podjąć pracę w Elbląskim klubie. Co Pana do tego przekonało i z jakimi oczekiwaniami Pan do nas zawitał? No nie ukrywam, że parę razy mi się zdarzyło przyjechać na mecz do Elbląga tak jako kibic po prostu. Tam prowadziłem juniorki i stało przez kilka lat, ale czasami jakiś tam fajny zespół zawitał do Elbląga, że jest to blisko, to przyjeżdżałem na mecze i zdarzyło mi się parę razy rozmawiać, znaczy nie znałem tego pana wcześniej, że to jest, potem go poznałem, że to jest pan Paweł Jankowski, prezes. Zaskoczyło mnie, że ma takie jakieś nietypowe spojrzenie na ręczną i na prowadzenie klubu, na prowadzenie drużyny. I wydaje mi się, że gdzieś tak to się przewijało. Potem jak przy takim spotkaniu, kiedy tam pomagałem mu tam w jakiś tam sposób ustawiać skład, tam chodziło chyba o kontrakt jednej z zawodniczek. Padł taki pomysł. Za długo się nie zastanawiałem, bo się mówię, osoba prezesa była taką jakby kluczową postacią, która podjęła to, znaczy pozwoliła tą decyzję podjąć. A co Pana zaskoczyło pozytywnie lub negatywnie już na miejscu? Czy było coś takiego? To znaczy, zawsze tam miesiące pracy trenerskiej w jakiejś tam dużej piłce. Dla mnie był taki jeden kluczowy, może nie chciałbym, żeby się to traktowali jako. A taka jest prawda, dla mnie to najważniejsze kibice, bo są takie kluby w Polsce, które mają mniejszą lub jakąś tam większą gromadę sympatyków, a Start Elbląg wiedziałem, że ma jakiś tam zagorzałych, powiedzmy, sympatyków, natomiast mecze w Wistalu dopiero mi uświadomiły, jaka to jest siła, bo to wiadomo, tam kibice są, przodą flagami, są czasami na dobre, czasami na złe, czasami jak są porażki, to ich jakby ilość spada. Przy zwycięstwach jest ich wiadomo więcej, natomiast tutaj jakby zobaczymy, to jest poważna sprawa i teraz cała przyjemność jest właśnie grają dla kogoś, kto chce to oglądać i to jest tym bardziej trudne. Czas przejść do podsumowania sezonu 2015-16. Czy patrząc na przebieg całego sezonu, jest Pan zadowolony z osiągniętego wyniku? Znaczy sam wynik, wiadomo, tam jakieś tam szóste miejsce, to było miejsce, które tam kurtuazyjnie tam zarząd przedstawił przed sezonem, pamiętam to spotkanie, tą konferencję prasową. Natomiast wiadomo, że tam to szóste miejsce to jest tam, powiedzmy, takie minimum socjalne, które powinniśmy zdobyć. Każdy sportowiec, każdy trener myśli o jakichś tam miejscach medalowych i tak samo było ze mną i przypuszczam, że z każdą z zawodniczek. Był taki moment obawy, na co nas stać, co potrafimy, gdzie jest nasze miejsce. Pierwsze mecze to wszystko jakby rozwiało, że to idzie w dobrym kierunku. No czy wiadomo, że graliśmy na trzech frontach, Puchar Polski, Puchar Europy i Liga. No gdzieś tam może można było tam coś odpuścić, tak? Kosztem czegoś, czy kosztem pucharu się skupić na lidze. Uznaliśmy wszyscy tutaj wspólnie, że gramy każdy mecz na maksa i się przygotowujemy do każdego spotkania. A jak Pan uważa, czy dziewczyny osiągnęły maksimum swoich możliwości, czy jednak jest jeszcze rezerwa i wszystko to najlepsze czeka nas w najbliższym sezonie lub w sezonach kolejnych? Znaczy, moim zdaniem tutaj troszkę nie chcę zwalać nic na pech, bo tam szczęście w sporcie ma ten, kto dobrze pracuje, kto jest dobra atmosfera, jest dobra praca, to wtedy możemy liczyć na szczęście i być może no, coś zrobiliśmy widocznie źle w tym sezonie, że nam tego szczęścia zabrakło.
straciliśmy taką kluczową zawodniczkę w obronie na dwa ostatnie mecze. Kajem Zajewska złamała nogę w drugim meczu z Wistalem. Liga była dla nas najważniejsza w tym sezonie. Tam myśleliśmy o awansie do czwórki, to było takie podstawowe cel, żeby awansować do czwórki w lidze i bić się o nogę, żeby każdy mecz do końca sezonu był meczem o coś. Nawet jeżeli odpadliśmy z meczu o złote medale, mieliśmy nadzieję, że te wszystkie mecze do końca będą meczami o medale. I tak się stało i to było dla nas najważniejsze, że nie zafundowaliśmy kibicom meczów o pietruszkę. Tak jak już wcześniej Pan wspomniał, elbląski zespół uczestniczył też w tym sezonie w europejskich pucharach. Start dotarł do półfinału, gdzie uległ zespołowi z Gran Canaria. Wydaje się, że Hiszpanki były do przejścia i żal szczególnie spotkania w Elblągu, jak Pan to skomentuje. Tak, były do przejścia. My mieliśmy w tym sezonie też tam na przełomie roku też swoje problemy. Kontuzje młodszych zawodniczek na kadrze narodowej świerżewskiej, kwiecińskiej, one się odbiły. Przede wszystkim tym, że te starsze były bardziej eksploatowane, nie mieliśmy zmiany. I gdzieś ta zadyszka właśnie przeszła w tym momencie tego meczu u nas. Może brak doświadczenia też niektórych dziewczyn w takich pucharach europejskich. Mówmy się, że Liga Hiszpańska to może nie jest czołowa Liga Świata, jak tam powiedzmy niemiecka czy duńska, ale tam też grały reprezentantki Hiszpanii, które jest dosyć wysoko w rankingu europejskim. Szkoda tego meczu, graliśmy dobrze rywalizowy mecz w Hiszpanii, dużo sytuacji nierzuconych. No te mecze przegraliśmy ewidentnie przez niewykorzystanie wielu sytuacji, które wybroniła nam Navarro, bramkarka hiszpańska. Europejskie rozgrywki przyniosły więcej pożytku czy strat? Dziewczyny były mocno eksploatowane. Może zabrakło trochę sił już później pod koniec sezonu? Nie, no tak grają wszyscy, to każdy musi się liczyć z tym, że po to się trenuje, żeby grać mecze, żeby dać radość kibicom, żeby można było wyeksponować tam logo sponsora czy nazwę miasta, wypromować gdzieś w Europie czy w Polsce. Po to gramy, po tutaj nie ma takiego czegoś, że tam brakuje nam sił, tak? Wszyscy grają dużo i z czym się trzeba liczyć. Jeśli chodzi o rozgrywki europejskie, uważam, że one dały sporo zespołowi, sporo dały chyba też radości, emocji, o to chodzi. A została już podjęta decyzja o udziale w nadchodzącym sezonie w europejskich pucharach? Wiadomo, że wiąże się to z dużymi nakładami finansowymi. Nie ma takiej decyzji jeszcze. Będzie teraz analiza jakaś tam ekonomiczna sezonu. Zarząd się chyba zbierze, zobaczy, na co nas stać. Będzie decyzja podjęta. Jaki jest plan przygotowań do sezonu 2016-17? Znany jest już terminarz sparingów? Czy dziewczyny pojadą na jakiś obóz przygotowawczy? No to każdy klub to się jakby też barykaduje z ekonomią. Poszliśmy w tym kierunku, że turnieje, które rozegramy, to jest niedaleko, żeby nie drenować budżetu jakimiś dalszymi podróżami czy hotelami. Także gramy turniej 5, 6, 7 w Gdańsku. Łącz Polo organizuje. Potem jest turniej u nas w Elblągu, 19, bodajże 20-21. No i też planowaliśmy tam jakieś gry, ale okazało się, że prawdopodobnie w dniach 24-26 zrobi też turniej Kościerzyna, czyli to jakby tutaj na pomorskim terenie. Mówi się, że zespół potrzebuje 12-15 gier sparingowych, żeby się dobrze przygotować. Tam też czynimy jakieś tam rozmowy na pojedyncze mecze, jakieś takie nie turniejowe, ale takie pojedyncze sparingi. Być może nawet z juniorami młodszymi, Truso, wicemistrzami Polski w tym roku. Po sezonie zespół startu opuściły Sylwia Maturszczyk, Anna Pinda i Natalia Warywoda, a wzmocniły Aleksandra Stokłosa i Dominika Grobleska. Jak Pan podsumuje te zmiany? Może powie Pan coś więcej o tych nowych nabytkach, których nazwisko nie znamy? Znaczy, tu się cieszę przede wszystkim, że tak ta wymiana jest taka logiczna. Tak, odeszła obrotowa Maturszczyk do Lublina, w jej miejsce przychodzi młoda obiecująca Stokłosa z Nowego Sącza. To już taka wymiana, powiedzmy, trochę inna zawodniczka. Wydaje mi się, że powinno to się ładnie wkomponować, dać startowi jakąś inną jakość po prostu. Zaznaczam inną, nie mówię, że lepszą czy gorszą, bo to jest troszkę inny typ zawodniczki. Natomiast Ania tu jak lewo skrzydło miała troszkę problemów zdrowotnych podczas ostatniego sezonu. Tutaj w jej miejsce przyjdzie Dominika Grobelska. Przepraszamy. To się zdarza czasami. Dominika Grobelska jest to jakby wychowanka Szczecina, potem gra uczyła się w SMS-ie w Gliwicach, wiele nie górze. No ja ją pamiętam, akurat prowadziłem jeszcze chyba w kadrze młodzieżowej tą zawodniczkę. Wydaje mi się, że też wniesie taki powiew tutaj jakby czegoś agresywnego. Jest to zawodniczka taka dosyć agresywnie grająca. Coś powiedziałbym między Zawistowską a Gadziną
Mam nadzieję, że tak będzie. Czy możemy się spodziewać jakichś dodatkowych wzmocnień? Szczególnie chodzi nam o pozycję bramkarki i jakie rozegrania. Może Pan jakieś ujawnić nazwiska, czy jeszcze musimy cierpliwie czekać? Zaraz jak tego włączy się kamera, powiem Pani nazwisko jednej i drugiej zawodniczki. Nie mam, tak sobie przyjęliśmy, że dopóki kontrakty nie zostaną podpisane i dopóki klub tego nie ogłosi, wolałbym, żeby to zrobił ktoś z władz klubu czy na stronie internetowej. Prowadzimy rozmowy z bramkarką, prowadzimy rozmowę też z jedną z zawodniczek leworęcznych. Chcemy, żeby ożywiła troszkę prawą stronę naszego zespołu. Taka uniwersalna zawodniczka rozgrywająca, skrzydłowa. I to jest, czyli prawa strona plus bramka. Natomiast też jedną z zawodniczek, które do tej pory grały na skrzydła, będziemy starali się wkomponować na pozycję rozgrywające. I też uważam, że to będzie dobre posunięcie. W zeszłym sezonie start był jedną wielką niewiadomą. Jednak ostatecznie zawstydził wszystkich innych i walczył o medale. Teraz jednak wszyscy wiedzą już, na co nas stać. Będzie trudniej? Czy to słowo zawstydził? No wydaje mi się, że to jakby wyprzedziliśmy w sumie na koniec sezonu tak naprawdę z takich większych firm. Do nas się przecież Koszalin, Zagłębie Lubin. Szkoda, że to nie zostało, nie było tej kropki na D. Ale czy będziemy grali o medale? Na pewno często spotykam się z takim stwierdzeniem, że będzie trudniej. Na pewno już dzisiaj do meczu ze startem Benok nikt nie podejdzie jak do jakiegoś łatwego meczu. To chyba jest też dobre, że tam jakąś tam ze sposób jakąś markę wyrobi, że jest trudnym rywalem i na pewno będzie trudniej, bo już jakieś tam analizy wideo naszej gry, jakieś tam poszczególnych zawodniczek będą już robione bardziej, że tak powiem, dokładniej, tak będziemy chyba bardziej rozpracowani. Będzie trudniej na pewno, ale wcale nas to nie martwi. Z jakimi oczekiwaniami i celami przystępować będziecie do nowego sezonu? Nowy sponsor, który się ostatnio pojawił, firma Kram. Jasno nam prezes tej firmy powiedział, o co będziemy walczyć. Zresztą chyba nie musiał tego mówić. Wiadomo, że i sztab trenerski, i zarząd, i przede wszystkim zawodniczki, że już nie wspomnę o kibicach, chcą medalu. Nie bójmy się mówić tego słowa, że od pierwszej kolejki będziemy starać się walczyć o to, żeby potem na koniec sezonu mieć korzystną sytuację, która nas z kolei dobrze ustawi do meczów, ten play-off. Co z kolei, mam nadzieję, zakończy się tym, czego wszyscy oczekują. Lubelżanie z niecierpliwością czekają na medal. Czy taka presja w wyniku działa na Was mobilizująco, czy może wręcz przeciwnie? Znaczy jest to presja w wyniku? Pytają się, że dopóki robimy wszystko, co możemy, dopóki tam pracujemy i staramy się robić tak najlepiej, jak potrafimy, to nie ma presji. Tak jak z klasówki, jak człowiek nie przygotowany, to nie czuje presji. Tak. Czy w sezonie 2016-17 Lublin znowu będzie mistrzem Polski, a może jakiś inny zespół? Jak Pan widzi potencjał innych drużyn? No ciekawe pytanie. W zasadzie mówię, rok olimpijski jest sporo zespołów. Zmiany, które to jakby zachodzą też często mają podłoże takie zwykłe, rodzinne, kobiece. Niektóre dziewczyny zajdą w ciążę, czy już zaszły. To też zobaczymy w tym momencie, jak to wpłynie na składy. Karuzela transferowa trwa, niektórzy są bardziej aktywni, niektórzy mniej. W Elblągu postawiliśmy raczej na stabilizację. Zmiana tak dosyć spora była rok temu w tym czasie. W tym roku chcielibyśmy troszkę spić śmietankę z tego ciężkiego roku zgrania tego wszystkiego. Także mam nadzieję, że Elbląg tutaj będzie się liczył. Lublin, ciekawe pytanie. Szczecin na pewno jest mocne. Zagłębie Lublin montuje bardzo fajną ekipę. Myślę, że Koszalin też nie powiedział ostatniego słowa. Gdańsk, nowa trenerka, nowe nabytki. Myślę, że będzie nie mniej ciekawy niż w tym sezonie. A teraz czas pomarzyć. Gdyby miał Pan nieograniczony budżet i do dyspozycji wszystkie zawodniczki ze wszystkich lig światowych, które zawodniczki widziałby Pan w swoim teamie? No też pytanie takie dosyć interesujące. Mówiąc szczerze, jest to tak jest tyle tych zawodniczek, że trudno teraz wymienić. Powiem może w ten sposób, że jako trener ileś tam lat pracowałem w grupach młodzieżowych, a też z młodzieżówką, reprezentacją Polski, tam miałem taką możliwość, że której nie ma czasami w zespole ligowym. To jak się zbuduje zespół na początku sezonu, nie ma możliwości zmian. Dlatego tak bardzo istotny jest dobór zawodniczek pod względem charakterologicznym. Ich waleczność jest istotna. Na podstawie budżetu, czy na podstawie umiejętności wycenianych tam powiedzmy w tysiącach euro, i tak się tej zawodniczki nie pozna. Nie wiemy, ona może ładnie rzucać, ale nie wiemy, jak ona zachowuje się w treningu, jaka jest w szatni, jaka jest w takim codziennym obcowaniu. To jest chyba najistotniejsze w lidze, że
spędzamy tyle dni razem, spędzamy ileś tam treningów, ileś tam wyjazdów. To jest element najbardziej istotny. Na szczęście w starcie ten element jest tutaj jakby na fajnym poziomie i udało się skompletować dziewczyny waleczne, ale zarazem takie, z którymi da się żyć. A ma Pan jakiegoś asa dla nas, dla startu w rękawie? Asa w rękawie? Tak. Mam nadzieję, że tym asem w rękawie będzie właśnie to zgranie, nad którym pracowaliśmy w tym sezonie, znaczy, który minął, i to będzie jakby takim naszym atutem, tym asem, atutowym asem w rękawie w nowym sezonie, plus coś takiego, co się urodziło w szatni w tych ostatnich meczach, tam mimo porażek tych ostatnich z Wistalem, ale odnoszę takie wrażenie, że urodziła się jakaś taka drużyna i bardzo dobra atmosfera między zawodniczkami, jakieś wsparcie, jakaś pomoc, jakieś coś takiego, co przez całe sezon jakby rosło. Były też momenty kryzysowe. Na pewno, ale ta końcówka daje właśnie tą szansę mówienia o tym symbolicznym asie w rękawie. Dziękujemy za rozmowę i zapraszamy wszystkich na prezentację drużyny, która odbędzie się na polu golfowym w Pasłęku podczas Kram Golf Cup. Zapraszamy i dziękuję. Dziękuję za uwagę.